Witam serdecznie. Kolejny update motocykla Junak M11 Cafe Euro 5 2021 rocznik produkcji. A więc mój hebelek pseudo, tutaj co widać, działa. Już minęło ponad 3 tygodnie i się prąd nie znika. Czyli po prostu to nie była wina akumulatora. To jedyne co wiem, że to nie jest wina akumulatora, że to jest wina czegoś, co bierze prąd w instalacji elektrycznej. Coś bierze prąd, ale nie wiadomo co. A tak to co, musiałem wymienić żarówkę przednią, musiałem wymienić to, co mówiłem ostatnio też, że flaka miałem, napompowałem i trzyma, więc nie wiem dlaczego miałem flaka. Nasmarowałem łańcuch, takie podstawowe rzeczy, nie? Olej jest świeży. Znów mi się włókno urwało tylne od wibracji. Zamontuję tutaj LEDa i będzie spokój. Taką dwuwłóknową LEDa. A tak to co? Jeżdżę sam. Właśnie jadę na wycieczkę do Kościerzyny zatankować. Zatankuję i wrócę. Akurat 120 km pyknie. Przebieg już mamy 3700 coś tam. Także w tym sezonie zrobiłem jak na razie 1700, 1800 jakoś tak. No dobra. Co tu można więcej powiedzieć? Silnik dwucylindrowy, chłodzony cieczą po 62 cm na cylinder, czyli jeden cylinder jest wielkości rozwierconego cylindra od skutera. Ale nie przeszkadza to, jak są dwa. Dynamika motocykla jest taka jak w Romecie K125. Jednak nagrałem ten filmik. Ten motocykl jest dużo szybszy niż Romet K, to jest nieprawda. One podobnie, bardzo podobnie się to zbiera. Podobnie jedzie. Tylko ten ma troszeczkę wyższy VMAX o 10 na godzinę. Bo tak myślę, że ze 110 GPS on by miał. 110, no. A Romet K miał 103, no to 7 km. Ten by miał wyższy VMAX. Także tyle. No. Ta strona trochę bardziej zaniedbana, bo tu znaczka nie ma. Połowa znaczka. Ale myślę, że też się całkiem dobrze trzyma. Ktoś się mnie pytał, dlaczego tak mam tą wajchę krzywą. No tak przyspawali, no. Nie przeszkadza w jeździe. I to też, nie? To. Czasami używam sobie, jak chcę mocno przyspieszyć. Wtedy kładę się na bak i używam tego. To jest tylko do tego właśnie. Żebyście mogli sportowo przyspieszyć szybko. Dobra, odpalamy, nie? Odpalamy przełączniczek.
Cyk. Stacyjka. I okej. I powinien odstrzała. Już sobie ładnie pracuję. Nie będę rozwiercał wydechów. A przynajmniej nie w tym sezonie. Także ten, jedziemy do Kościerzyny. Zatankować. No dobra. No dobra. To pozdrawiam, cześć.